Jaką stówę? No dawaj stówę, gościu. Prawda. Słuchaj, tu się bawią tylko menele, bezdomni, biedaki. Ty, Robert. Co ty robisz? Ej! Siema, jestem Marek, a sytuacja jest naprawdę nieciekawa, ponieważ znajdujemy się aktualnie pod dworcem PKP, a jak wiadomo, właśnie ten dworzec, Szczecin Główny, bardzo źle wróży, gdyż przez te drzwi tego dworca wychodzą ludzie, którzy nie powinni w ogóle do nas przyjeżdżać. I znowu stało się to samo, co ostatnio. Mamy po prostu przesrane przez cały dzisiejszy i jutrzejszy dzień, a mianowicie przyjechaliśmy tutaj po mojego brata, który wraca z jakiegoś obozu. Nie wiem, nie interesuje mnie zbytnio to, ale dostałem godzinę temu SMS-a od mojej mamy, żebym właśnie odebrał go z tego dworca i żebym zajął się nim przez 2 dni, bo ich po prostu nie ma w mieście, wyjechali gdzieś i po prostu jednymi słowy mamy troszeczkę przesrane. Moja mama... Ciekawe bardzo, jak on się będzie zachowywał. No też jestem ciekawa. Ale ja też jestem dobrej myśli. Ja póki co też jestem dobrej myśli, aczkolwiek spodziewam się, jak to może się skończyć. Zresztą nie bez powodu nie lubimy się z moim bratem. No to czas się polubić. Moja mama również prosiła o to, znaczy kazała mi pod rygorem ogromnych konsekwencji nagrać z nim film, gdyż prowadzi on swój kanał na YouTubie, który tak średnio idzie teraz z wyświetleniami i po prostu, żeby go podpromować, także nagramy film z moim bratem. Już wiem, że będziemy mieli przestranę, no chyba, że się chłopak zmienił, nie widziałem go. Już dosyć sporo, pół roku minęło, może coś się w nim zmieniło, także zapraszam do oglądania. Tutaj macie czerwony przycisk do subskrypcji, zostawcie łapkę w górę i może pomyślimy nad jakąś atrakcją dla niego, żeby to odpełnić, tak? Idziemy 7 raz na Wesołe Miasteczko? Nie, no znowu na Wesołe Miasteczko. No co? Dzieci lubią Wesołe Miasteczko. No właśnie, może no gdzie mam go zabrać? No możemy się go spytać, ale... No wiesz, powiem ci tak, to jest no po prostu rozwyżony gnojek, wziąć? Niewychowany. Oj, przestań, nie ma na nikogo szacunku i go po prostu nie lubię, także... Chodź, bo na nas czeka. To prawdopodobnie może być najgorszy dzień w moim życiu. No nienawidzę tego. O. Spraw, żeby to był najlepszy dzień w życiu twojego brata. Postaramy się, żeby było fajnie, aczkolwiek wątpię, także zapraszam do oglądania. Oczywiście musimy iść po księcia bezpośrednio na peron, bo tak sobie zażyczył. Oj, Marek, on ma 11 lat, wyluzuj. Ja w jego wieku byłem już samodzielny. Dobra, widzę go. Słuchajcie, ustalenia są takie. Jesteśmy... Jest taki sam. Tak, jest. Ale patrz, nawet ci nie obejrzy cham jeden niedobry. Dobra, nasze ustalenia są takie, że jesteśmy dla niego okej, w porządku. Odbędziemy ten jeden dzień, rzucimy go na Wesołe Miasteczko i tyle, żeby nie mieć z nim żadnych problemów. Normalnie przywitajcie się z nim, nie zwracajcie uwagi na jego wygląd, nie wyzywajcie go ani nic. Ale dlaczego mielibyśmy w ogóle tego? No bo, no ja na przykład go często. Dobra, ty jesteś niemiły dla ludzi, ale... Cześć, Robciu. Cześć, Robciu. Ej, Robert! Co ty zrobiłeś właśnie? Stówę dawaj! Jaką stówę? No dawaj stówę, gościu! Matka kazała się tą zaopiekować, chodźcie. Ej, co ty robisz, Robert? No nie dostajesz żadnych pieniędzy. Dawaj stówę! Odwala ci? Daj stówę! Ale ja rozumiem zabawę. Stówę dawaj! Miałem z tobą nagrać film i się z tobą zaopiekować. Idziemy na wysłanie. Dawaj stówę! Dawaj stówę! Robert, przestań! Posrało cię! To jest jakiś nie przemoram, no. Dobra, okej. Ale pamiętaj, byliśmy za to przestraną u mamy. Się co u mamy? Byliśmy przestraną u mamy. Ale za co? Byliśmy przestraną u mamy, więc lepiej daj tą stówę. Nie dam ci żadnych... Nikt się nie dowie, daj stówę. Masz gotówkę? Robert, spokój się. Co ty taki rozwyczony jesteś? Weźmy to na zabawki, zabierzmy. No zabierzmy zaraz, daj mu stówę. Dobra, Robert. Co ty, rąk nie masz? Dobra, daj stówę. Bo się rączek nie dała, żeby... No ty masz, śmieszna jesteś, dobra. Nie, dobra, weźmy walizkę, tak? Dobra, słuchaj, Maciek, jeśli nie weźmiesz tej walizki, co? Robert. To moja mama się dowie, że Marek mnie bije. Znaczy, nie dowie się, że Robert wystarczy. Co, kto cię bije? Chory jesteś? Niech Maryś weźmie walizkę. Bo powiem mamie, że Marek mnie bije. Ale nikt cię nie bije. No to... Powiem mamie? Dobra, daj telefon. Po, idioto. Jesteś tak rozwydrzonym bachorem. Ja twoich walizek nie będę. Gdzie jest te wasze auto? Nie interesuj się. I tak jedziesz w bagażniku. Dobra, wyciągam telefon. Dobra, uspokój się, bo to jest mały konfident, on o wszystkim doniesie. Ty, dawaj mu zapomnij jakąś rozrywkę. Wiesz, jak są te siłownie, on mi go dostanie. Tam go zabierzmy. Czy przynajmniej coś zrobi. Te siłownie też są mi go dostanie. Nie wiem. Takie na dworze, wiesz. Mówiłem ci, że ten dzieciak nie da się z nim wyszukać. Nie idzie. Po prostu, serio, chcielibyśmy być dla niego mili, ale on nic się nie zmienił. Co zrobił w pierwszej kolejności? Rzucił ciebie, tak? Nieładnie. Jesteś nienormalny, Robert. Jak? Jesteś jeszcze gorszy niż byłeś. A co, on drzwi se nie umie otworzyć? Ty jak kaleka. Rączek zabrakło. Tak, proszę też. Ty pasy mu zapina. Robert, nie przesadzasz? Nie wiem, co my mamy zrobić. Co jest? Wywieziemy go na to Wesołe Miasteczko i mamy spokój. Ty, no bo dawaj go gdzieś tam wsadzimy i go zostawimy. Dobra.
No nie mogę, bo będę miał problem, tak? Co? Nie dość, że będę miał problem po pierwsze z moją mamą, po drugie z policją. Dobra, wiem co robimy. Wsadzamy go na takie największe, najbardziej bombowe. Tak, ale... tak, tak. Niech się wyżeje chłopak. Ale przewidziałem to, że on się po prostu nie zmienił. Tacy ludzie raczej się nie zmieniają, jest jeszcze gorszy i to chyba będą najgorsze dwa dni w moim życiu. Aczkolwiek jeszcze zadzwonię do jego mamy, do naszej wspólnej mamy. Czy by nie chciała może wcześniej troszeczkę przyjechać, albo nie wiem, może oddam go gdzieś. No, wciśniemy gdzieś go tutaj i mamy spokój, tak? No trzeba gdzieś. Chodź, Robert, dawaj. Tutaj. Co to jest? No chodź, pokażemy ci. Co to jest? Może Robert, przestań. Co to jest? Marek, co to jest? Będzie fajnie. Zobaczysz. Chodź. To na które chcesz? To jest zajebiste, naprawdę. Słuchaj, tu się bawią tylko menele, bezdomni, biedaki, śmiecie najgorsze. No i na to. Wy jeździcie gdzie ja chcę, tak? Robert. Dobra, jeśli nie pojedziecie tam gdzie ja chcę, dzwonię do mamy w tym momencie. A i co jej powiesz? Że mnie pobiłeś. Ale to nieprawda. To odłóż ten telefon. Odłóż ten... Jedziemy? Robert. Jedziemy? Sobie pobaw się i tyle. Dobra, to dzwoni na policję w takim razie. I co powiesz? Wyłącz to w tej chwili. Dobra, kupić ci bilety? Nie. Mogę, a nie policja. Dobra. Idziesz tutaj? No Robert. Dobra, czekajcie, tylko zadzwonię, spoko? A ty gdzie chcesz jechać? No nie wiem, no. Po prostu wyjdźmy na razie z tego wesołego miasteczka, bo tu tak śmierdzi, jak nie wychodzimy, dzwonię. Przyznaję, wszystkie dzieci się bawią. Nie wiem, co nie wychodzimy, jest. Dzwonię. Chodź już. To jest nienormalne. I co? Mamy się poskarżyć, jak coś ci nie pasuje? Tak. Albo policji się poskarżę, tak? Mały konfident. Widziałeś jakiś konfident? Widziałem. Ty, to może za karę go na kulki weźmiemy. Nie wiem, możemy z nim jeździć w sumie. Tak. Wszędzie. Co ty będziesz wachę spalał na takiego nojka? No myślałem, że jemu się tutaj spodoba. Ale oczywiście jemu nic nie pasuje. Masakra. Nie, dziwne to dziecko. Inne dziecko w jego wieku by przyszło na wesołe miasteczko, cieszyłoby się, ale ten nie. Oczywiście teraz będzie wymyślał nie wiadomo co, że nie wiadomo gdzie mamy go wozić. Dobra, gdzie jedziemy? Pokieruję cię. Powiedz, gdzie jedziemy. Pokieruję cię! A co, ty jesteś od wydawania rozkazów? Tak. Jest nawigacją. Ale no to gdzie chcesz jechać, to ja tam pojadę. Pokieruję cię, tak? Ty znasz tak dobrą trasę? Raz, dwa. Powiedz mu po prostu i tyle. Raz, dwa! Jedziemy, raz, słyszysz? Ma dzwonić mama? Ty, może go do McDonalda zabierzmy. Do McDonalda chcesz? O, Happy Meal. No można w sumie na początku. Chcesz do McDonalda, tak? Można na początku, tak. Dobra, jedź po prostu, zobaczysz, powiem ci. To weźmy na bierze SMS. Nie wiem. Bo to jest galeria, tak? Macie pieniądze? Po prostu sam sobą się zająć. Macie pieniądze? Ty tych swoich nie ma? Macie pieniądze. Czemu dostałeś stówę? Macie pieniądze. Ale to stówą mi nie wystarczy, macie pieniądze? Powiedz jej, żeby mi dała pieniądze albo dzwonię. Ty się zaciąłeś jak starta płyta. Jak będziesz grzeczny, to się znajdą. Dobra, to tak dzwonię do mamy, tak? Co, będziesz na zmianę? Chciał pieniądze i dzwonię do matki? Ale z drugiej strony, Marek, dawaj, niech sobie dzwoni, no bo to i tak nic mu nie robisz, no. Twoja mama pracuje w policji? Od kiedy twoja mama pracuje w policji? A nie możesz po prostu iść sam się sobą zająć? Nie. I dać nam spokój? Dobra, tylko będziesz cały czas szantażował? Nie no, Marek, z drugiej strony i tak nic nie zrobiłeś, no to no, nawet jak zadzwonię, dobra, to co chodź, jej powie? Zobaczymy, może... Ale on będzie oszukiwał, on będzie no ją kłamał. No to wszystko wygrane, no. On będzie ją kłamał. Ja jestem ciekaw, co chcesz z tej galerii. To ciekawe. No idź. Jesteś chory. Do McDonalda chciałeś, tak? No, idziemy do McDonalda i uciekamy. Ty, ale ty z McDonalda tylko sałatkę możesz, nic więcej. Lodów nie ma, hamburgerów też nie. No mów co chcesz, to ci dokupimy. No dobra, to może być tak nuggets, co tam wieś, Big Mac, hamburger. Będzie 20 tych nuggetsów. Hamburger, McFlurry, razy dwa, nie? A jakiego? Razy dwa McFlurry. Dwa McFlurry. A ty co, dla wszystkich zamawiasz, czy co? Nie, do siebie. To zjesz. I będzie jeszcze z trzy wieśmaki, coś takiego. Ja nie jestem jak głodna. A popijesz czym? Ketchupem? Nie no, to jeszcze będzie tak z pięć... Cztery może, żeby nie przesiedzać kol. Spoko? Duże, małe? Duże. Zamówię. Weź mu po prostu sałatkę. Cicho, bądź. Dostaniesz to, co powinieneś dostać. Tak, dobrze. I to wszystko spamiętamy, co on wybrał? Tylko pamiętaj, jak chcesz kupić złego, to nie zadzwonię do mamy, ale to się skończy dla ciebie źle. To wszystko się zmieściło w tej małej torebce. Trzymaj swoje jedzenie. Dostałeś jedzenie, które powinieneś mieć. Pokaż. Pokaż, co się je. Dobra, pokaż najpierw może no kamery. Z naszego. Dobra. Ty
Robert, idź, bo coś normalnego. Daj. Wiesz to. Przestań, zostaw to jest jedzenie. Nie, odchudzać, dobrze wziąłem mu sałatkę. No dobrze wziąłeś. Coś normalnego, tak? Jest sałatkę, tak? Dobra sałatka jest. Zabierz to, będziesz już zał. Zjesz to, czy będziesz coś wygodne. Mam to rzucić na środku galerii? Zostaw to. Zjesz to, czy będziesz głodny. Idź po coś normalnego, bo to rzucę na środku galerii i ty będziesz się sprzątał, nie? Co ty chcesz? Jakieś nuggetsy i freski, coś takiego. To już tylko tyle? Tak, tylko tyle. Teraz on mi chce już nuggetsy. Nie mogę mu niby wziąć. Ja mu nic nie wezmę już. Ma jeść sałatkę. Nie, no ty zjadł sałatkę. To zobacz, jak to wygląda. Dobra. Zostaw, zostaw. Przestań, wystarczy. Dobra, teraz będziesz zadowolony i dasz na spokój? Nie. No masz co chciałeś, nuggetsy. Jest tylko 6 nuggetsy. Idź pierwsze. Co jeszcze? Więcej. Jeszcze nie zjadłeś tych. Przynajmniej się tym. W tej chwili masz iść po więcej! Idź po więcej! No nie się. Dobra, zjem to, ale pójdziesz po więcej, słoko? Będziesz głodny. Chodź ze mną na chwilę. Głoduję go? Normalnie. Co? Ja mu nic więcej nie biorę, on powinien jeść sałatkę. Idziemy do jego matki dzwonić. Co my powiemy? To chyba do waszej matki chciałeś powiedzieć. No nie wiem, nie wiem. Mi się wydaje, że on jest z innej matki po ogóle. Z innej matki i dzwonisz do swojej? Się zachowuje. No jest trochę dziwny, trochę taki, wiesz, jest szeroki. No dobra, chodź, nie idziemy dzwonić. Dobra, także to jest nasza ostatnia szansa na uratowanie się z tej sytuacji. Ale co ty chcesz jej powiedzieć? Co? No powiem, że nie zabiera tego Bachora, bo mam po prostu go dosyć. I wszystko nagrywamy, mamy udokumentowane, jak on się zachowuje. I jeszcze trzeba będzie mu ten kanał zareklamować, bo ona koniec się chciała. Na pewno. Tak, także link w opisie. Wiadomo, co my o tym sądzimy, także. Halo, mamo, słuchaj, z tym dzieckiem to nie da się wytrzymać, naprawdę. Co, Karolina rozrabia, czy co? Nie, Robert. A co się dzieje? No, właśnie co się dzieje. Wymusza, zastrasza, no to jest po prostu coś strasznego. No, mamo, trzeba po prostu coś zrobić, że tak powiem, w tej sytuacji. I tutaj bym sugerował po prostu odebranie przez ciebie swojego, jakby to powiedzieć, dziecka, tak? Mam przyjechać po ciebie? Po Roberta. A ja myślałam, że mówisz o sobie. Dobra, naprawdę, mamo, on się okropnie zachowuje. Kiedy go weźmiecie? No, Robercik się okropnie zachowuje, co to? Okropnie, no nawet ten karzeł może ci potwierdzić. Nie idzie z nim wytrzymać. Nie da rady. Co wy mówicie? Mamo, naprawdę, musicie coś z tym zrobić. No nie da rady wytrzymać. Chcieliśmy nagrać film, chcieliśmy normalnie wszystko, ale nie da rady, naprawdę. Co weźmiesz go? Żadne słowo ci nie wierzę. No absolutnie, Robert jest bardzo grzecznym dzieckiem. Mam wszystko nagrane, jak on się zachowuje. Zobowiązałeś się, że będziesz się nim zajmował, my wracamy dopiero pojutrze. Na razie. Czy ona się właśnie rozłączyła? No, przecież to jest masakra. Mamy się opiekować głupim Pachorem. Weźmy go gdzieś, wywieźmy. Ale nie możemy, bo on nas karży. Zostawmy go gdzieś pod drzewem, burzę. Ale nie rozumiesz, że on nas karży? Nie będzie miał zasięgu on, przecież. Wiesz, co on kiedyś zrobił? Co? On kiedyś sobie połamał rękę. Zasięgu nie będzie miał. On kiedyś sobie normalnie połamał rękę. W jaki sposób? Nie wiem, palce połamał i wiesz, na kogo zrzucił? Na kogo? Na mnie. I później musiałem na komisariaty chodzić i się tłumaczyć, że to nie ja. A i tak wyszło, że to ja. To co my mamy z nim teraz zrobić? Nie wiem. Paranoja jakaś po prostu. To jest najgorsza osoba, jaka istnieje na tej ziemi. Jakby był normalny, to okej. Okay. Byłby w porządku super braciszkiem. No to tak się nie da. Nie da się z nim nic. No, Karolina dzwoni. No, halo, co on znowu odwala? Miesiąc się upiera, że chce więcej. Dobra. I więcej zamówiam. To kup mu te zasrane nuggetsy. Bo słuchaj, słyszysz? Słyszysz, Karolina? Jego matka mówi, że mamy się opiekować i że on jest super. No, okej, okay, ale trochę przesadza, jak wejdzie nastolatka. Dobra, zaraz jesteśmy u ciebie. I co, już możemy stąd iść? Jedziemy w kolejne miejsce, ale najpierw wyrzuć śmieci, Maciek. Wyrzuć Maciek śmieci. A to nie jest swój służący. To są Maciek śmieci. Maciek, ty widzisz, jakie to są śmieci? Dobra, weź. Dobra, ja ci wezmę. Powinniśmy ciebie zostawić. Konfidencie jeden. Co? Do mnie mówisz konfident? To no on jest idź na skarżyć, idź. No, przesrane jest, nie? Mi się chce trochę wymiotować po tych megaców. Chyba z 80 zjadłem. No po co żarłeś? No chyba z 80 zjadłem. Czy coś takiego, nie? Karolina, chyba z 80 zjadłem. No, nie wiem, już straciłam. Dobra, idziemy stąd? Do domu wracamy, tak? Bo nam się już nie chce chodzić. No, możemy do domu już jechać? Jeszcze nie. Gdzie ty chcesz jeszcze jechać? Zamknij drzwi. Mówiłem ci, Karolina, w ogóle co się stało? Nie. Gadaliśmy z mamą, z naszą mamą, moją i jego. I ona powiedziała, że nie, że Robert jest grzeszny i że nic z tym nie zrobi. I że będzie dopiero za pojutrze.
Nie wiem, jak to zrobimy, ale no musimy się po prostu tym dzieciakiem opiekować jeszcze dzisiaj i jutro przez cały dzień. Nie mam pojęcia, o której godziny dokładnie jego rodzice wrócą, ale problem polega na tym, że po prostu on cały czas może donieść mamie. Kiedyś, jak już mówiłem przed chwilą, Karzełkowi zachował się w taki sposób, że specjalnie połamosuje mu palca, żeby na mnie to wszystko zwalić. Właśnie tego obawiam się najbardziej, że z tego wszystkiego mogą wyniknąć konsekwencje. Nie wiem, co się z tym dzieciakiem dzieje. On tylko i wyłącznie potrafi donosić. Dlatego no musimy po prostu jakby robić wszystko to, czego on sobie zażyczy. Ale masakra, on do nikogo nie ma szacunku, totalnie. Robert, poczekasz chwilkę na nas? Tak. Idziesz ze mną, Karzeł? Idę, przejdź. Ogólnie to mam pomysł, w ogóle możemy stawać na takich miejscach. Karolinka, weź zostań, żeby nic nie zrobił. No bo on ucieknie z samochodu, Marek, odjedzie. Odjedzie samochodem. No nie, każ mi z nim zostawać. Weź radę, Karolina, powodzenia. Szyby powybijane. No. A my wiesz co? Bo my mamy plan. Kupimy mu coś w smyku, jakąś zabawkę. Żeby się cieszył. Ta. I może cieszy wtedy zormalnie. Lalkę mu kupimy. Nie, kupimy mu jakieś, nie wiem, klocki takie ekskluzywne. Najlepsze jakie są, tylko kupimy mu. Albo jakiś plecak do szkoły. No w końcu to jest dziecko. On ile ma lat? Nawet nie wiem, ale chyba. 10? 11. No tutaj na pewno są jakieś zabawki dla 10-latków. Ty, a bo on do szkoły idzie. Może weźmy mu piórnik, kupmy. Tylko że wiesz, on jest starszym niłkiem. No i co, ale może piórnik dostanie ładny, to mu się zachce chodzić. Nie, raczej trzeba w co innego celować. To chodź, tutaj mamy zabawki. Dobra. Może jakąś broń czy coś w tym stylu? Co ty chcesz z niego zrobić? Chcesz się zabawkową broń. No ale to on, chłopie, będzie nam po głowach strzelał. Ja bym spróbował, może ty są te... Auto. Narfy, jak to się nazywa? Nel. Te, co strzelają. Gdzie o, to będzie dobry pomysł. Kupimy mu to. On to ma w domu chyba. No tak, to ale widziałem, wiesz, gdzieś. I mu ciągle mało. I może, wiesz, no da nam sposób w końcu. Dobra, to chodź, weźmiemy tego nerfa. Dobra, to bierzemy mu to, tak? Taki pistolet. Ty, w ogóle postaw go obok siebie. Prawie taki jak ty. I co? To wszystko. I myślisz, że będzie zadowolony? No właśnie się zastanawiam, czy on będzie zadowolony. No powinien być zadowolony. No jednak ile taka zabawka kosztuje? 300 zł. No. Ja nie myślę, że danie czegoś takiego dziecku to nie jest... No on jest dla dzieci i on jeszcze on lubi tą grę. On jest zdemoralizowany, no to wiesz, to on może do ludzi z tego zacząć strzelać. Ale on nikogo nie zabije. Na pewno? No raczej nie. A jak se podmieni strzałki na jakieś metalowe, to co? No nie, no trudno, no my chcemy mieć dzisiaj spokój, najwyżej jutro mu to zabierzemy. Będziemy mieli spokój, jak do nas nie będzie strzelał. Daj mu to i powiedz, że ma nam dać spokój, tak? Otwórz. Masz wstrętne wachorze. O tak, dobra, ale będziesz... I co, będziesz rzeczy Robert, czy nie? Czekaj, zobacz, jaką masz zabaweczkę. Tak. Widzisz, Karzeł, mówiłem. Ale daj na pojem. Daj mu to. Daj mu, niech ma, niech się bawi. Jeszcze trzy, to jest ekstra. Dobra, idziemy, czy co robimy? Dobra, Robert, dostaniesz tego nerfa, ale Robert, tak. Przestań, będziesz grzeczny? Będę grzeczny. Masz taką zabawkę. I co, idzie się zająć sobą teraz, tak? Ty, co ty robisz? Co ty robisz? Ej! Co jest? Jezu! Co się stało? Ty, co się stało? Pokaż. Jest tą kamerą, gościu! Robert, co zrobiłeś? Ale co? Zostaw to gówno! Ty jesteś nienormalny? Co się stało, Karzu? Dobrze ci tak! Co, w oko dostałeś? Dobrze ci tak! Możesz otworzyć? Które? Prawe czy lewe? Prawe czy lewe? Co? Prawe czy lewe? Prawe! Ale serio boli? Weź spróbuj otworzyć, pokaż. No pokaż, pokaż, Karzu. Możesz otworzyć czy nie? Dostał centralnie na ten. No dobra. Na goło. Chodź, idziemy. Dobra, ogólnie, dawaj. Musimy je doświ... Tu, nie, źle idziesz. Widzisz, gdzie idziesz? Tu. Widzisz cokolwiek w ogóle na to oko? Do przodu chcesz, tak? Siadaj do przodu. Musimy jechać do szpitala. Dawaj. Wsiadaj. Widzisz cokolwiek? A gdzie jest Karolina? Karolina! Żeby nie było, że nie wiadomo, co się dzieje w filmie, ale musimy jechać szybko do szpitala z Maćkiem, bo aż tak boli. Jedźmy. Ale widzisz cokolwiek? Na jedno oko, tylko nie otworzę drugiego. Karolina! Dobra, jedziemy. No chodź! No przecież jego oko boli. No chodź, zamknij te drzwi. Jezu, Karolina. Dobra, tutaj macie dzwonek. Weź tutaj zadzwoń. O, Karzeł jest już w bezpiecznych rękach. A raczej no, dostał w oko, w gołe oko niestety. Ciężko mi teraz w ogóle o tym mówić. Nie, zobaczymy co z nim będzie. Robert to jest po prostu jakaś istna masakra, także no film no, skończył się, no słabo się skończył. Co by tu mówić dużo. O, Karolina wyszła. I co jest? Karolina, czemu, a czemu nie wpuściliście? No bo jest takie tam. A, on ma maseczkę w ogóle? Nie ma. Dostał. Dadzą. Dawali. Co, nic nie mówił. Powiedzieli, że nie mogę, że mogę poczekać tylko tutaj przed. Dobra, czekamy. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Chcieliśmy... Myślę, że
Tak. Chcieliśmy troszeczkę lepiej skończyć ten film, ale nie wyszło. Robert został. Ja nie mam po prostu słów na tego dzieciaka, to jest jakaś masakra. Ale raczej się nic nie stało. Komu nie wyszło, no to nie, jest. Zresztą on nie miał jakiegoś mega tego podrażnionego, tylko go jakby bolało i mógł tylko otworzyć, no w sumie nie, tyle. No ogólnie ten lekarz. Dobra, ale nie będziemy gadać tu na filmie. Najważniejsze jest to, żeby pokazać wam, że wszystko się dobrze skończyło. Och, idzie. Bandaż masz, tak? Z tych filmów mam, nie wiem co jest. A co się stało? Nie słuchałem go. Zostaw, to jest wypis i mam tam receptę, musimy krople do oczów. Tylko? I nie wiem. Nie wiem. Nie jest źle. Masz napisane wszystko, nie, dalej. No dalej. Ja tego gnoja zabiję. Ale co, boli dalej? Muszę jeszcze zmienić ten opatrunek jutro i nosić go jeszcze jeden dzień. Ale boli? Widzisz cokolwiek? Co? Widziałeś? Tak, widziałem, gówno widziałem. A badał ci wzrok? Nie wiem co on robił, jakimś laserem mi po oczach nawalał. Czyli okej, okay, powinno być. A teraz widzisz? Tak, na to oko. Ale... Serio ciebie bawi ten film? No nie, tylko... Dobra, ale chcę wystarczy. Wiedzieć, czy wszystko okej, tak? Dobra. Okej okay, jest? Skoro tylko krople przepisał, to nie ma tragedii, tak? Jedź to wykup, ja chcę tego... Chodź, dobra. Dobra, skończyło się, okej, okay, mam nadzieję.